Cześć wam wszystkim, moi drodzy przyjaciele, gram tutaj w Gothica, trzymam odcinek 56. Poziom 65, 103 punkciki do nauki, jakby co, znajdujemy się w klanie Mota. Musimy tutaj zająć tą całą jaskinią, kopalnią, którą zajęli orkowie, będziemy ją odbijać w tym odcinku. Skradasz się jak jakiś złodziej. No i tam, bo możemy sobie pochodzić po tych wszystkich frakcjach. No i poszukać jakieś osoby, które mogłyby nam pomóc. Albo możemy tam pójść sami. Tylko jest taki właśnie problem, że jeżeli tam pójdziemy z kimś, to jest bardzo duża możliwość, że ktoś tam zginie. Tylko ja bym wolał sam się tym zająć. No i można ją zaatakować albo od góry, od tej oto wioski tam zejść, albo można tam od dołu ją wziąć, no i zaatakować. I wtedy będziemy mieli pewność, że wszystkie orki wezmą, no i zginą. Tutaj mamy atak na naszą wiochę. Czekaj, sobie zapiszę, jakby co. No i lecimy, kurczę, na tych wszystkich orków nieciekawych, tylko nie tą oto zemiaszczą. Nie łukiem, kurde, ta klawisze mi się tutaj pomyliły w ogóle. 100 punkcików doświadczenia. 200 punkcików doświadczenia, tylko trzeba uważać strasznie, żeby tutaj nie przekrytować jakichś ludzi. Bo od razu staną się tutaj naszymi wrogami i zaczną mnie atakować. Jedziesz, spokój, cisza, udało nam się to ogarnąć, chyba tak. Różny orkowy topór. Zatwardzony wownik. Kogoś kurczę z... nie. To nie jest człowiek, tylko ork. Zemiaszczo, zdobywca. Da, bierz tą zemiaszczą broń, tylko to zdobywcy. Tutaj mamy też alkojagodę, która się można przydać. To nigdy do niczego nie dojdziemy. Napiję się czegoś dla ochłody. Doświadczony wojownik nas nie interesuje. Tutaj mamy tego całego... Na pewno masz jeszcze reptą. Zostaw mnie w spokoju. Wojownicy i tak dalej. Więc to jeden koleś właśnie interesuje. To nigdy do niczego nie dojdziemy. Który mi tutaj mógłby wziąć, no i pomóc. I zaprowadził mnie do tego dolnego wejścia. Zajęty. Nie masz nic zajmij się swoimi sprawami. Ja moimi sprawami. Tak cały czas. To gdzie on jest? Nie jest ten gościu. Zwiadowcy tutaj tą całą okrągłą tarczę mamy, którą wcześniej wzięliśmy i ten. Gdzie jest ten koleś, którego poszukują? Ten mógłby nas tutaj wziąć i odprowadzić. Ale nadal mi się to nie podoba, tylko jest możliwe. O jest, Mort, ty się nazywa. Yo, yo. Chodź ze mną, mamy robotę. Co planujesz? Zbierzemy kilku ludzi i zaatakujemy kopalnię. Nareszcie, najwyższy czas. Mogę robić za przewodnika, jeśli zechcesz. Spoko, tak więc on nas może tutaj zaprowadzić do klanu Wilka najszybciej, do klanu Ognia, wow. Pokaż mi dolne wejście do kopalni i atakujemy. Jeżeli my atakujemy, to będziemy atakować tutaj z góry. Jeżeli pójdziemy do jednej z tych frakcji, to będziemy mogli tam sobie jakichś ludzi poszukać, którzy mogą nam pomóc. Ale myśl sobie... Pokaż mi dolne wejście do kopalni. Trzymaj się blisko mnie. Pójdziemy do kopalni dolnym wejściem. Wątpię, czy te problemy same się rozwiązują. Wtedy weźmiemy i zaatakujemy tam od spodu, tutaj u góry będą ich atakować. W kleszcze weźmiemy i zaciśniemy tych wszystkich orków, wszystkich ładnie powybijamy. Mamy jakieś roślinki, grzybki i te sprawy. Znaczy idę z nim, no bo on tutaj pokazuje drogę, dzięki której znajdziemy też jedno takie zemiaszcze miejsce, które wiele razy szukałem, ale je ominęłem, nie zauważyłem. Ej chłopie, gdzie ty jesteś? Ja oni są pokrzywa, ale dobra, już mniejsza z tym. On te wszystkie bestie tutaj rozwalam, wybijam i tym podobne. Mam jakieś jelonki, nie jelonki. No i tutaj na lewo mamy taką kłodę, po której możemy sobie wejść. Czekajcie, sobie kiedy zapiszę jakby co. Gra zapisana. No i właśnie takie kłody szukałem tego miejsca. Jednak już mamy okryte złoża rudy, za które dostajemy jakieś punkciki do doświadczenia. Oprócz tego mam tutaj dwa szablo zęby. 600 punkciów doświadczenia. Jest zadanie wypełnione. Ukryta ruda, zdolności kowalskie plus 1 reputacja, klan Młota plus 3. W tym momencie mamy 24 punkciki.
Jakie tam dodatkowe punkciki do doświadczenia, które są dla mnie najważniejsze w tym momencie. Dzikie jagody, mamy 3 sztuki. Tak, dzika jagoda. Szkoda, że to nie jest ognista jagoda. Mamy lagi. Ruda, którą możemy podnieść, kawałek rudy, no i będziemy mogli sobie też coś wydłubać naszym zamiaszym kilofem. Tam mamy jeszcze dwie takie złoża, więc wydobyto dwa ruda, dwa kawałeczki rudy. Podniesiemy kolejne dwa i idziemy dłubać kolejne. Coś dużego tutaj w okolicy słyszę. Gdzie, że kiedyś się na to wybierzemy. Bezimienny bohater, jeszcze dwa kawałeczki rudy wzięliśmy i wykopaliśmy. Tutaj jeszcze sobie dwie podniesiemy i idziemy kopać. Kolejne złoża. Rudy. Ok. Na prawo nic już nie widzę, chyba tam nic nie będzie. No coś dużego tutaj, słuchajcie, bym sobie chciał to wziąć i zaatakować. Tutaj na pewno nie jest żaden zajączek. Ciemny grzybik, znaczy tego zajączka możemy też wziąć i usmażyć. O, cień sfera też mamy w okolicy. Pokazałeś przełosna kreaturo. Od zajączka bierzemy mięcho, od tego to cieniostwora bierzemy skórę i róg, bez żadnego mięsa, bez niczego. Mamy mieczyk. Topór trwala, kurczę, tutaj wziął, no i rozwalił ten... To bestia jakichś ludzi. Szczaw królewski, jakieś dwie dodatkowe roślinki naszego przyjaciela. Często było tak, że pod nagraniem trafiłem na to miejsce, no ale jak mi tutaj przyszło czekać, to mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałem sobie zwiedzić na prawo. Które sobie zapiszemy. Tak, już do ciebie idę, czekaj, nie denerwuj ty się. Może uda mi się to wykopać, no bo tutaj byłem, tego jelenia kiedyś wziąłem i nawet i przeszukałem. Tam mamy też trolla w okolicy. Sam jest tak, że różnego typu gruby możemy wziąć i przeszukać wielokrotnie. Co my tu mamy? A czasami jest tak, że kurczę, no tylko raz. Nie wiem, na czym to dokładnie polega. Stary kurczę, żebym ja ciebie nigdy nie zgubił. To droga do kopalni. Od tej chwili musimy być szczególnie ostrożni. Mam plus 1000 punktów do doświadczenia, spoko. Oj, to co się dzieje? No i tak mamy zemiaszczą akcję w tym momencie. Mam tam tą całą jaskinię. Mam tutaj będzie bardzo dużo tych wszystkich orków i wszystkiego. Więc ja mógłbym sobie z tym kolesiem pójść na tą całą akcję, gdzie on w ogóle stoi. Zaprowadź mnie do klanu wilka, do klanu ognia, atakujmy. Do ataku. Robi się. Okej, w tym momencie ten człowiek do nas dołącza i możemy wziąć, no i albo żeby tutaj z nas zaczekał, albo żeby się wrócił do punktu spotkania. Idź przodem. Spotkamy się w umówionym punkcie. No i on idzie tylko z tego punkciku, da? Czyli szczerze mówiąc się tutaj będzie stał. Się tutaj będzie stał. Będzie sobie tutaj stał i na nas czekał. Wezmę to od ciebie to co możemy. Oprócz tego mam w ogóle tutaj wilki. Ciebie samego tutaj z tymi wilkami nie zostawię. Mój drugi przyjacielu. Bierzemy wszystko co możemy od tych małych wilczków i w ogóle. Nie wiem jak mapka znajduje mi się w tym oto miejscu, da? Tylko że mnie to strasznie bierze i korci, żeby wziąć i zajrzeć. Kielin tutaj na nas idzie. Dobra, nie. Mam ochotę tracić czasu na głupoty. Idziemy brać i tą całą kopalnię zwiedzać, uwalniać. Żebyśmy się w tym odcinku jeszcze wyrobili. Będziemy mieli też jedną kolesia, którą będzie chciał. Możesz przestać. Jeszcze na zadanko będziemy mieli tutaj w tym całym obozowisku. I nas kurczę skuszy, bierze i atakuje. Tylko poczekaj, chłopcze! Zatrzymaj się, Mora! Weteran wojenny.
Stary, pomagasz mi? No to zajmiasz. Od nowy wyciągnął sobie drugi zestaw z kieszeni, tam z bucików. Łuczek i mniaczek z zemiaszczy, mój przyjaciel. Wziąłem wszystko, co ten orko ma przy sobie. Nie no, jakbym z tym kolesiem tam się wpakował w tą całą jaskinię, to on by na pewno nie przeżył. Tych chrząszczyk, jak od tego zdobywamy 10 punkcików do doświadczenia i mięsko, żebyśmy mogli sobie wziąć i upiec przy ognisku. Nie no, tych orków będą tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo, tak więc tutaj nie mam nawet ochoty czytać wszystko, co tutaj piszę i co podnosimy. Nie, dlaczego mi się tu przez cały czas bierze i włącza, z tym, że już słuków kurczę dosyć dawno nie używam. Mamy zjedowcę w oddali. Nie wiem, czy mi się opłaca tutaj atakować ich z tej całej kuli ognia. Ale mam jakiś chlebik, potrawka z chrząszczą. Nie uczą, jeśli tutaj słyszą, ale tutaj sobie hasam. Dam się go wziąć i przypalić. Dziwny grzybek. Dwie sztuki. Tego chrząszczę sobie weźmiemy mięską. No i na kolejny chrząszcz. Wojownik klanu. Ojoj. Panowie, chodźcie, gdzie wyjdziecie? Czy wy się co wycofujecie? Tam cofacie, powiedzcie mi. Ork żołnierz, doświadczony wojownik, zwiadowca. Jakiś wojownik też dosyć ciekawy. Bieram wszystko, co możemy. Może przecież mam tych wszystkich potężnych toporów, bardzo dużą, bardzo dużą ilość. Demoniczny grzybek, dwie sztuki. Potężny topór orków. Zwiadowca i tak dalej, tym podobne. Wilcze ziele też do czegoś mi potrzebne. Znaczy będzie mi kiedyś na pewno dawało do zdolności łowieckich. Gdzie mogę też zrobić jakąś ciekawą miksturkę z tego to ciekawego. Nie przedmieciku, tylko z dosyć ciekawej zmiaszczej roślinki. Oprócz tego jest mi też potrzebny jak zawsze ten cały szczaw królewski. Pomierzyłem złota, dlatego ta cała jaskinia jest tak bardzo oblegana przez tych orków, ludzi i wszystkich innych nieciekawych bestii. Dwa złote samolotki, demoniczny grzyb i mięso kopacza. Bierzemy wszystko. Będziemy mieli wszystko ładnie kiedyś na sprzedaż. Pieczenie, potrawka z chrząszcza, to gdzieś jeszcze innego chrząszcza słyszą. Chrząszczu, gdzie się chowasz? 10 punkcików do doświadczenia za niego dostajemy. A jeszcze tutaj wino leży, kurna, tam panowie tutaj imprezę mieli zajmiaszczą, a ja im tutaj wparowałem i już po nich jest. Orkowa kusza. Wojownik klanu, bierzemy wszystko, doświadczony wojownik, zwiadowca. Potężny topór orków, ork żołnierz. Kolejna żyła złota. Może zaglądam kątem oka, co się dzieje. Co nas czeka? Dwa złote samolotki. No i kolejny chrząszcz. To mi tutaj brzmi w Szczecinie, w Szczebrzeszynie. Czarny goblin, skąd mi ten czarny goblin wyskoczył, nawet nie wiem. No i mamy w oddali kolejne piękne, cudowne, zmiaszcze bestie. Gdzie trafiłem? Nie wierzyłem, że go trafię, no ale udało mi się go trafić. Niby ktoś tam jakiś miecz wyciągał. Ktoś leci na mnie, czy nie? Panowie. Juhu. Tam nikogo nie widzę. Widzę. Bierzemy wszystko, co możemy, dopóki tych orków tutaj na nas się nie pakuje, nie wiadomo jak ilu. Ork żołnierz, kurde, to jest właśnie
To, czego ja się, znaczy nie, że obawiałem. Mamy też szamana, kurna, to szamanami to się nie ma co brać. Nie ma żartów. Udało mi się szaman rozwalić, to jest najważniejsze. Tylko, że mi się też mana kurczę kończy. A ja się w sumie też ustawiłem w sposób taki dosyć, no nie wiem czy. No nie wydaje mi się, że zbyt ciekawy, co by strzelał czy nie. No i po kolesiu zymiasz. Podczas walki nie mogę plądrować, tak? Gdzie są ci orkowie, którzy chcą ze mną walczyć jeszcze, powiedzcie mi. No to ja sobie tutaj troszeczkę postoję, poczekam, żeby się tutaj mana weźmie i odnowi. Stop punkciku doświadczenia, piąteczka. Ork żołnierz, jest już spokój czy nie, moi przyjaciele? Ok, możemy radzić plądrować, sytuacja się w tym momencie troszeczkę uspokoiła. To nie w ten sposób. No i znam, bo kurczę, ktoś jest tutaj gdzieś w okolicy, nie mogę radzić. Plądrować. Spokojcie wy się, czy... A, potężny topor orków. Też nie... Nie pokazuje mi napisów bestii, które mogę tutaj wziąć, no i... Ja cię kręcę. No mamy szamana, na którego trzeba uważać. Zatrzymaj się, Mora! Zwiadowca! Kiedy mam się szaman rozwalić, kurna to... Z szamanami nie ma się co brać i bawić. Jeszcze jest więcej tych orków. Dobra, panowie, jest was troszeczkę za dużo, ja się troszeczkę wezmę i wycofam. Doświadczony wojownik, kurna, mam mało. Jeszcze ten ork do nas leci, wojownik klanu. Dobra. Ale mnie ścieknął. 200 punktów doświadczenia, bierzemy wszystko co mają te bestie przy sobie pochowane po skarpetkach. No tak mnie czekaj, nie mogę podnieść, sytuacja jest nieciekawa. Czekaj chłopie, na nas leci kolejny ork, piąteczka jakby co. Potężny elitarny wojownik. 200 punktów doświadczenia. Bierzemy twoją broń. Nie w ten sposób. Podczas walki nie mogę nic kombinować, tak? Zabiję cię. Dobra panowie, to nie był dobry pomysł. Mi się tej siódemeczki jakby coś przydało. Sobie troszeczkę życie wziął, no i... podratował. Okej. Trochę ciszy i spokoju mamy. Przestań używać magii. Panie, ja po twojej stronie kurczę jestem, stoi w ogóle mam tego. Twojego maga nieciekawego. 100 punktów doświadczenia od niego. Za niego zostaliśmy. Jeszcze jeden kurczę mag. I znowu mi się ona skończyła. Ta, weźcie mi jeszcze mojego przyjaciela, zabijcie. Jedno muszę kurczę kości latać, bo zazwać po nim. Ej no! Ej no, czemu mi wy... Nadal rządzę! Namierzało mi kurczę tego całego Mortisa, ale sytuacja jest nieciekawa. Nie
Popełniłeś błąd, zadzierając ze mną. Stary, żyjesz? Mam nadzieję, że się to jak najszybciej naprawisz. Tego orka jeszcze nie sprawdzaliśmy, tak więc się do niego wrócimy, weźmiemy wszystko, co tam ma. Jeszcze do nas lecą kolejni orkowie. Popełniłeś błąd, zadzierając ze mną. Weteran wojenny. Stary, kurczę, weź się jakoś napraw. Bo ażby mi szkoda było, jakby cię wzięli to i rozwalili, mój przyjacielu. Że wszystko, co ci orkowie mają, pochowane po skarpetkach. Czekajcie, F5, jakby co. Tutaj nigdy nic nie wiadomo, co to się może za rogiem brać i chować. Ja mam jeszcze jednego szamana klanu. Kostur z ostrzem, żelazdyga, dwie sztuki, no i trzy fiolki. Zatrzymaj się, Mora. Silny wojownik, tak? No i wszyscy mają kurnata wódę, co za ludzie, co za orki. Mam jeszcze twoją zamiaszczą broń, ten od ognisko na znitrys, mamy ponad 400 sztuk. Mięcha 442, smażonego, tak więc nie będę tutaj brał i kombinował. Doświadczony wojownik, dwa wina. Czy tam dwie wody. Górski ork. No ja na wszystkich tutaj sprawdzam. Większość z nich już splądrowaliśmy. Kolejny szaman potężny. Nasz bez osu tutaj bierze i plądruje wszystkie zwłoki tych biednych istot. Nie wiem, jak się ma tym bardziej marnować, to lepiej wziąć i splądrować. Tam jeszcze ktoś chodzi? Nie wydawało mi się. Przywódca klanu. Taką fajkę zamiaszczą. Zwiadowca. Orkowa kusza, zawsze się przyda. Potężny topor orków. Czyżbym to... Nie, tego jeszcze nie przekopaliśmy. No ta muzyka jest przez to złączona, to jest troszeczkę takie irytujące. Zdobywca, orkowa kusza, potężny topór orków. Kruszkępak. Prawie wszystko, co te bestie mają przy sobie, moi drodzy przyjaciele. No. Na razie cisza. Dziwne, bardzo dziwne, tutaj mamy ognisko. Oprócz tego gdzieś tutaj może jeszcze będziemy mieli jakieś fajne... O, jest! Rudy żelaza do przekopania. Dwie sztuki rudy otrzymałem. Jest, nareszcie chwilę ciszy i spokoju. Nic tutaj nie widzę przy tych obozowiskach. No, co słyszałem. Zabijecie. O, tutaj mam tych leś. Wojownik klanu, oddaj mam kolejnego maga. Dobra, trzeba troszeczkę wziąć się od tego całego. Porąbię cię na kawałki. Wszystkiego oddalić. Jakaś sytuacja była nieciekawa z tym szamanem, myślałem, że będzie już teraz po mnie. Zdanie wypełnione, zabij wodza doliny. Reputacja klanu Mota plus 7 punkcików. Ojojoj, zdobywca. Jest zamiast, żeby wszystko co te bestie mają przy sobie. Zwiadowca, zdobywca i tak dalej. Potem tam mam jeszcze mieczyk. Ten mieczyk mnie intryguje. Krusz kępak. Bierzemy tutaj zmiaszczą kulę w łapę. Już nawet nie potrzebuję tego. Ork żołnierz, szaman klanu, doświadczony dowódca
dolny orku w miksturka leczenia, woda, no i ciekawego po tym. Tutaj nie widzę przy tym oto orku. Jakieś dowód, to możemy się jakiegoś ciekawego przedmiociku spodziewał. Dostać kolejnych orków, idzie tutaj na mnie. Zatwardzony wojownik. Nie mam co bardziej używać many. Jeszcze kolejna grupka. No i dlatego oni tutaj nie chcieli mnie do tego normalu wpuścić. Wiedzieli, że to będzie dla nich koniec. Bierzemy wszystko, co możemy od tych wszystkich orków biednych i tak dalej, tym podobne. Kobiety są podstępne bestie. By tylko tym Nordmarem się zajęli, to by się od razu wpakowali też do Myrtany i na Warant. No bez nie, ale weź. Wycelił ładnie w tego zwiadowcę klanu. Jest spoko, tyle, koniec. Macie już dość. Bierzemy wszystkie te wszystkie śmiecie, ciekawe, mniej ciekawe w ogóle. Parkowa kołusza. Idziemy sobie wykopać, czy tam wydubać jeszcze dwa kawałki tamtej rudy, bo tu mam tutaj roślinkę. Co to jest roślinka? Goblinia jagoda, piękna. Kurczę, ja się fajnie ustawiłem. Dosyć taktycznie ten oto szaman nie mógł w nas trafić swoją kulą mrozu. Żarody. Bezimienny bohaterze. Powoli, powoli do nich podejdziemy, sobie jakoś wydubiemy. Czy w międzyczasie herbat napiję. Wydobyto dwa ruda. Ten dwie sztuki rudy. Więc czekajcie sobie to wyłączyć, to ognisko mnie interesuje. Tutaj idziemy za tym, może coś będzie schowane, chyba nie. Idziemy w dalszy głąb tej pięknej, cudownej zmiaszczej kopalni. Zdobywca, 200 punkcików do doświadczenia. Bierzemy twoją broń, ty zdobywco. Będę sobie gdzie zapisać, tutaj tak biorę i tempie tych wszystkich orków, a tu jeszcze ten. Okej, F5 jakby co. Dobra, tak więc kula ognia w łapę i lecimy do przodu. Silny wojownik. Czekaj sobie światło, może odpalę, kurde, na ciemno jest strasznie nieciekawa sytuacja. Okej, ze światłem będzie nam tutaj raźniej sobie hasać. Czyli tych truposzów już obczailiśmy. Ty na prawo nie ma, na lewo. Tutaj też nie ma nic schowanego, szkoda. Twórcy mogli tutaj coś pochować. Myślę, że jest tu takich niewykorzystanych miejsc na jakieś przedmiociki. Też mamy ten cały kamień. Młyński kamień. Jest plus 50, mam w tym momencie 299. Niedługo mam nadzieję, że będę mógł się nauczyć tego. Gdzie to jest? To nie jest to, to jest regeneracja. Potrzebuję 300 sił. Wiem, że albo król Robar II to uczył, albo ten cały kan we Faring jak był. Przywódca wojenny. Wiem wszystko, co sposób. Te bestie mają przy sobie. Ork żołnierz, wojownik klanu, weteran wojenny. Idziemy do tyłu, kurna, sytuacja nieciekawa, z orkami, magami, nie mamy co brać i się bawić.
Kupimy sobie dwie mikstorki z zają, miała jeszcze nawet i trzy. Ale tutaj w ziemi przykopałem to, czy nie, bo już nawet nie pamiętam. W pięć jakby co dzieje, jest ten cały mak tam stoi. Czym się skończył ten? On też drugiego potężnego maga. No, trzeba się wziąć i oddalić. Sytuacja jest nieciekawa. Jedną i drugą miks, nie miksturkę, tylko drugi kawałeczek mięcha, piąteczka. Wodnik klanu. Przywódca klanu. Wiem wszystko, co ma ten cały przywódca przy sobie. Mam jakiegoś zwiadowcę. Tak wszyscy na mnie rzucają. No jakbyśmy tutaj weszli z tamtym gościem albo z kimś w ogóle do tej całej jaskini, to na pewno byśmy wzięli, no i stracili. Tam tą rudę żelaza, której wcześniej nie przekopaliśmy. No, to jest piękne. Co nasz bezimienny boty w tym momencie robi? Orku, czekaj, nie widzę, że jestem zajęty. To jest piękne. Dobra, tobie. Jeszcze punkciku doświadczenia. Przywódca wojny. Gdzie jest ten ork? Nie widzę go. Dobra, nie jest to w tym momencie najważniejsze. Bierzemy wszystko, co mają te bestie przy sobie, ukochane. Nie w ten sposób. Potężny elitarny wojownik. Zwiadowca. Siódemeczka jakby co. By troszeczkę wezmę i życie od nowe. Nie ma się tutaj co brać i bawić z tymi oto bestykami. Małymi, sympatycznymi i tak dalej. Ma świata sobie odpalimy chociaż. Moglibyśmy sobie też tutaj używać tych różnych miksturek do many w ogóle. No ale czyli to można jakoś wziąć, no i... Jeżeli mam tą całą margenację many, to możemy z niej też korzystać. Jeszcze tak źle to nie jest. Mamy troszeczkę czasu, żeby ta nam się brała i no i odnawiała. Po prostu z ostrzem, zwiadowca, potężny, elitarny ork. Orkowa kusza. Zwiadowca, no i weteran wojenny, szaman klanu. Tyle. No ma coś pierwszy, widziałem sobie powódku, ognisko nas nie interesuje. Potężny szaman. Potężny, elitarny wojownik. Ten kamyczek już przekładaliśmy, tu mamy ten Gruszwarok, weteran wojenny. To nie w ten sposób. No. Nie w ten sposób. Ktoś tutaj nas się pakuje. No panowie, wyjdźcie mi tutaj. Może być pomiędzy z tymi szamanami, to się nie mam co bawić. Tylko ta muzyka jest troszeczkę irytująca. Nawet nie muzyka, tylko ten cały głos tego odgłos. Tego deszczu. Życie mamy pełne, mamy manę, mamy w sumie też pełną. Przywódca klanu. Jest spokój, czy nie? Wycofamy się, w pięć sobie wrzucimy, jakby co. Światło sobie załączymy i lecimy do przodu. Światełko. Przywódca klanu, nic ciekawego nie ma przy sobie. Doświadczony wojownik też nic ciekawego. Zatrzymaj się, coś kolejnego orka gdzieś w okolicy.
słychać, no, ale go nie widzę. Irytujące, strasznie irytujące to jest. Nie, no wszystko już tutaj zwiedziłem. Jedyną drogą, jaką mamy, no to... Ta walka długo nie potrwa. Dowódca ataku. No i mieliśmy też go imię, Batacek, czy jakoś tak? Bocek. O kurnata. Cyk. Wzmocniony pancerz z rudy, siła 200 tam, chyba przed ostrzami 95, przed uderzeniami 95, przed pociskami 80, przed ogniem 30 tam. Wymiar sztuk leczenia ziołomany 159 sztuk złotych monecik. Czekajcie, ja bym sobie taki pancerz może zobaczył. Ha, wiedziałam, kurna, że będą tutaj problemik. La 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 la, jakie to jest piękne, cudowne, zamiaszcze. Gdzie jest ognisko? Ja może sobie przed ogniem jakimś może usiadł. To jest przepiękne w gotiku. Ja cię kręcę, co się dzieje. Nasz bezicek czy zamiaszcze wygląda. No, patrzę, są dosyć ciekawe. Czyli F5 i F9 jakby co. Ok, gra zapisana. Tak więc grając z taką postacią, jaką my w tym momencie gramy. No, wersję można sobie usiąść. Tu jesteśmy w stanie sobie złożyć każdy pancerz i się dobrze ze wszystkim bawić. Sobie mogę z nim szczerze mówiąc pochodzić. Czego się nie stanie. Piąteczkę łapę i lecimy do przodu. Czekajcie, nie piąteczkę łapę, tutaj chciałem sobie sprawdzać, co ci orkowie mają przy sobie, czy wszystkich już w ziemi obczaiłem. Kurde lagi. Sobie jakieś światło wezmę i załączę. Dobra, jaka dobra. Nic nas nie interesuje, tych wszystkich orków jeszcze nie obczailiśmy. Mam sobie mieczy, którym bym je... Okej. Ciekawił. Jakieś tutaj szkieletów mamy. Ale ten odgłos tego deszczu jest w sumie no nieciekawy. Nie to zaklęcie jak zawsze. Górski ork, potężny elitarny wojownik. Zwiadowca mamy w okolicy. Krusz kępak. Żeby tego orka wszystko co możemy też ma. Krusz waroka jakiegoś. Miał gdzieś kuszę? Nie, to był twój ten cały krusz warok, ten ma tutaj kuszę. Koła kusza. No i tutaj jakieś by się skrzyneczka z jakimiś rupieciami przydała. Najmniej to tutaj mamy rudę, którą możemy sobie przekopać. Ale nie, twórcy tej żadnej skrzyneczki nie wpakowali. Dwie rudy wydobyto. Tutaj na prawo nie ma nic, w dole też nic ciekawego, nie widzą, czasami coś przeoczą. Tego mojej bezimiennym bohaterze. Ten ork jest niemiły, nieciekawy, niesympatyczny. O, mam jakiś młotek. Cześć, mamy kolejną żyłę rudy. Oczywiście, że sobie ją przekopiemy. Jakby to było, gdybyśmy czegoś takiego nie zrobili. Zawsze tam dwie dodatkowe rudy się przydadzą do czegokolwiek. Światło. I na tej części światło się strasznie szybko kończy, kiedy to jest irytujące. I te światło w sumie no, troszeczkę przesłania nad mi moją widoczność. Mamy w oddali zdobywcę. I tyle. Mamy jakiegoś szkielecika, truposza. Ogniska nas nie interesuje. Krusz kępak. Zdobywca oddaj, mamy kolejnego orka. Zwiadowca klanu. Kurczę, to jest nieciekawe, że ja z kuli ognia w ciebie nie trafiłem, a ty we mnie trafiłeś. Doświadczenie 100, 200, 50 i tak dalej, tym podobnie. Strasznie dużo tych punkcików mamy wszystkiego.
Dam się zadanie jakieś wykonać zapewne. Jestem ciekaw, czy mam kolejny poziom, jak zaraz sobie to weźmiemy i sprawdzimy. 2 złote samolotki, 66 poziom, 114 punkcików doświadczenia, chyba był poziomik. No i teraz jestem ciekawy, czy wrócę cię po tamtego kolesia, czy nie. Ruda żyła, złota i tak dalej, te podobne. Kurczę, jakie to jest piękne miejsce. Nawet lawy mamy pod spodem. Złote samolotki, tego całego kolesia mamy. Ej, to jest piękne, skończył mi się tutaj ten odgłos tego deszczu nieciekawego. Dobra, teraz się możemy wrócić do tamtego kolesia, może coś ciekawego się od niego dowiemy. Bez i weźli się zabi. Ok, udało mi się go nie zabić. Światło sobie włączył. Bełd jakiś tutaj leży. Chyba, że z pochodem sobie też mógł pohasać. Też byłoby ciekawe. Sympatyczne, miłe i w ogóle. Bo to też mam też telekinezy, które ja szczerze mówiąc nie za bardzo używałem. Się wytrzymałość moja kończy. Nieciekawa sytuacja. W ogóle jak tam sytuacja, prawda? Stara wiedza, wiem, że potrzebuję też 300 punkcików, 263 za mało. Muszę wykombinować tutaj, w jaki sposób odnaleźć tą całą prastarą wiedzę. Ta muzyka mi się zmieniła. Byliśmy na jakiegoś smoka, trafili na coś ciekawego. Bo chciałem się w tym momencie po tego kolesia wrócić, no szkurno, dosyć daleko. Gdzie idę? I dlaczego ja tam idę? Powiedzcie mi jeszcze. Żyła żelaza nas nie interesuje. O, mam tu jeszcze jeden mieczyk. A jeszcze drugi mieczyk, trzeci mieczyk. I to się dzieje? Ja to wziąłem i przeoczyłem. Powiedzcie wy, moi piękni panowie. Tego się lubię wracać, no bo często takiego typu rzeczy, przedmiociki i tak dalej wezmę, no i... Mogę przeoczyć. Nie, że zawsze przeoczam, no ale często się tak zdarza. Panecku, pan jeszcze tam stoi, czeka na mnie, czy... A, pęteczka jakby co, pęteczka. Co jest? Mord się nazywa koleś. Panowie. Mord, czy jesteś, żyjesz i tak dalej? Zaprowadź mnie do klanu Wilka, zaprowadź mnie do klanu Ognia. Koniec. Nie, no, czuję się oszukany. Weteran wojenny. Ja nie wiem, czy będzie chciał mi się kiedyś jeszcze do ciebie tutaj wracać, szczerze mówiąc, mój drugi przyjacielu. Czyli ja tą całą drogę na... Przeszedłem tylko po to, żeby zobaczyć, co ten koleś ma do powiedzenia. Mam jeszcze dwie broni, które mi się tak zablokowały. Za wytrzymałość się kończy. Mam jakieś te mikstuki do wytrzymałości, ale ja szczerze mówiąc ich w ogóle nigdy w życiu nie używałem. No. Od razu wytrzymałość, kurczę, wzięła, no i odnowiłam. Sypiemy jak najszybciej do przodu. Będziemy wszystko tam zwiedzać. No mi się wytrzymałość skończyła. Ja jeszcze jedną miksturkę sobie wytrzymałość się wypijemy. Tam się nic złego nie dzieje. Nie, ja bardziej wolę mieć na plecach mieczyk i tarcze. Też w sumie to sympatycznie wygląda. To ognisko nas nie interesuje, ten kamień już podnosiliśmy, mamy 299 punkcików do siły. Łowca orków. Mądry chłopak. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Ej stary, ale kurna, to co wy do mnie, was nie rozumiem, co chcecie, kurczę. Zginąć tak młodo? Ok, odpalamy sobie światełko. I będziemy szli do góry, kurczę, jakieś odbierać nagrody za te... Za to wszystko, co zrobiłem. Wątpię, czy masz rację.
Wykopiemy sobie tutaj dwa kawałeczki rudy żelaza. Chyba nie chcę. Nie, daj pogadać w spokoju. Stoik nas nie interesuje, mam tych ludzi. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Bo jeden zwiadowca. Zostaw mnie w spokoju! Weteran jakiś. Czego chcesz? Wojownik osełka, dwa mieczyki i kill. Nie killow, tylko kowadło. Hej ty! Co się tak skradasz? Lecku, coś tutaj pisało ciekawego. Sztabka czystej magicznej rudy. Wow! Piękny przymocik. Zabójca smoków, wow. Jeśli on będzie tak cały czas, piec na rudę, to nigdy do niczego nie dojdzie. Stop bryłkę rudy, przetop. Potrzebna jest bryłka rudy. Tja. Kombinacja całego. To mnie nie interesuje, tutaj mamy tą całą beczkę. Na kowadle zobaczymy, co możemy sobie w tym momencie stworzyć. Miecz runiczny. Szeroki miecz, zabójca smoków, wymaganie mistrz walki mieczem, obrażenie od ostrza 125, rangę 100, ochrona przed ostrzami, przed uderzeniami itd. i tym podobnym. Też mam berserkera miecz, nie. Beczko z wodą, tutaj mamy kuferek. Skóry stan z wytrycha. Okuty hełm z rogami, ochrona przed ostrzami 20, przed pociskami 20, przed uderzeniami 15, przed lodem 10, przed ogniem 10. Burza gradowa, dwie miksturki do życia duże i 510 sztuk złotych monet. I taki chemik chyba, nie wiem czy być lepszy czy gorszy od tego, co tutaj mam. Że wszystko co możemy, te osełki, szczerze mówiąc, nie wiem czy mi interesują, ale ten chemik bym sobie... Dobrze ci radzę. Chciał sprawdzić, mam coś takiego. Gdzie on jest? Gdyby to było. Przed ostrzami 35, przed uderzeniami. Taki chemik. Coś podobnego do tego. Dobra, będziemy chodzić z tym. Ciebie to nie obchodzi. Z tą całą koroną, ale no, co tej 300% wiedzy potrzebujemy. Lepiej się nie wtrącaj. Dobra, jedno pytanie, mój drodzy. Nie masz nic do roboty? Skąd my żeśmy przyszli, idziemy i będziemy szli w tym momencie? Nie zawracaj mi głowy. To o, oczywiście sprawdzaliśmy. No to idziemy w drugą stronę zatem. Tam nas jeszcze nie było. Gdyby to było. Całej wiochy tam będziemy rozmawiać z Ignacym, czy jakoś tak się koleś nazywał. Że mamy tutaj dwie rudy żelaza. Tego dnia to wszystko się skończy. Naprawdę do wykopania kolejne dwie. Okej, okay, zajmiaszczą. Panowie, gdzie tu jest wyjście, powiedzcie mi. Kolejne rzeczy do wykopania, przekopania. Zawsze powtarzam, że trzeba być stanowczym. Tak, już tutaj jesteśmy, to wszystko weźmiemy i stąd wydubiemy. Dwa złote samolotki, żyła żelaza, bez i ustaw się ładnie jak możesz. A, pięć rudek, bryłek żelaza otrzymałem w tym momencie. Ja jeszcze tutaj mamy dwie takie te. Widzę, że to się już będzie kończyło, to co? Piękna góra. Żyła rudy. Tam jakiś koleś, jak na sobie siedzi. Dwa rudy. Zardzewiały miecz. Zardzewiały miecz i... Kolejna żyła rudy. A jakiś gość tutaj, kurczę, nie żyje. Jestem ciekawy, co to jest za gościu, czy go znam, czy nie. O, szkoda, że tutaj są jakieś osoby. Wojownik śniegu. Tu nie przetrwały, co ja to... Napiję się czegoś dla ochłody. Walki z tymi orkami, miecz dwuręczny. Nadzieję, że nie jakiś zużyty. Dawaj Bezi, no kurczę, lecimy do przodu, no nie ma się co tutaj brać i opierniczać. Mam nadzieję, że tutaj zaraz będzie wyjście. Nawet świata mi się, że nie chcę tutaj włączać, mamy tutaj kolejną
żyłę rudy do obczajenia. Dwa kawałeczki rudy otrzymałem. Za rogiem mamy coś ciekawego. Na prawo możemy sobie zobaczyć, co się dzieje mniej więcej. Mamy rozwidlenie, idzie na pewno lewo. Łoweczka. I oprócz tego, kurczę, jakiś kościotrup w tym leży. Jestem bardzo ciekawy, czy jest za tym coś by nie było schowane. Kurczę, twórcy gry w tym gotiku się nie popisali. W dwójce było lepiej wszystko poukrywane. Za każdym rogiem było coś ukryte. Kolejna żyła rudy. I kolejne dwa kawałeczki otrzymano. No, tylko że ten bez i takich czerwonych portkach to nie wiem czy jest. Nie, są zbyt ładne. Takie kozaki, kurna no. Kolejne żyła rudy do odłupania. Dwa kawałeczki. Lecimy dalej, moi drodzy przyjaciele. Czy już by tutaj była jakaś skrzyneczka? Nie ma nic. Żadnej skrzyneczki do obczynienia. I wychodzimy jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Jesteśmy już na wierzchu. Panowie, kurna chata. Ta sprawa z kopalnią, naprawdę dobra robota. I co to zmienia? Pomowy z Tjalfem odpowiednio cię wynagrodzi. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Czyli musimy się do Tjalfa, na? Zajmij się swoimi sprawami. Co mamy problem? Nie masz nic do roboty. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Tjalfa potrzebujemy. Ty, coś tutaj ktoś z kimś walczy jeszcze, ej. Żartujesz sobie? Przestań używać magii. Właśnie, zjeżdżaj stąd. Przestań używać magii. Widzisz? To nie było takie trudne. A, idziemy tylko z tego szefuncia, tego całego obozu. Ej, no gro, kurczę, no nie zajmuj tym jak możesz. Dam ci popalić. No kto tutaj walczy z kim? Jakbyśmy nie mieli dość problemu. Czy mi się tutaj kończy strasznie szybko ten? Zostaw mnie w spokoju! Goniec przodków jakiś. Muszę coś zjeść. Nie masz nic do roboty. Zostaw mnie w spokoju! Też tego kolesia na tej całej wieży, z którym ostatnio rozmawiałem, jak dobrze pamiętam. Może coś ciekawego się dowiem od niego, czy ja? Napiję się czegoś. To dobrze, cieszę się mój przyjaciel, gdzie są moje tutaj zamiaszcze miksturki. Czasie lecimy do przodu, tam mieliśmy też tego całego kowala, z którym musiałem sobie porozmawiać, jest dużo osób. Nie masz nic do roboty. Od których moglibyśmy się coś ciekawego dowiedzieć. Jeszcze jeden zdanko może byśmy zrobili w tym odcinku. Czy... Nie zawracaj mi głowy. Najpierw mała przerwa. Nie wiem czy mi się uda. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie. No z tobą możemy jeszcze się wybrać tylko tego obozu, żeby poszukać tam złóż. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. No właśnie o to zadanko mi chodziło z tym kolesiem. No kurczę, co ja tutaj robię, kombinuję, gościa zaczepiam. Zostaw mnie w spokoju! Zrobię sobie przerwę. Ucznik mnie interesuje. Zostaw mnie w spokoju! Zrobię sobie przerwę. Interesuje mnie jakiś kościół z jakimś ciekawym imieniem. Tu na wszystkich się tutaj wzięli, no i wszyscy się tutaj wzięli. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Kowal, marki Kowal, taki normalny. Ingwar? Nie. Zajmij się swoimi sprawami. Żebym przypadkiem nie dotknął tego całego złota, co tam było. Jakby tak pogadać, masz jeszcze. No to by ten cały Ingwar.
Zostaw mnie w spokoju! Przyjdź później. Co, mam nadzieję, że on będzie tutaj. O, jest. Pokaż mi, jak wykuć broń z magicznej rudy. Nic ciekawego nie masz, chłopie. Idziemy do waszego szefuncia całego. Tylko przestań. Na pewno masz... Zajmij się swoimi sprawami. To ty jesteś tym obcym. Jeśli szukasz miejsca do spania, to zapraszam do mojej chaty. Fajnie byłoby mieć towarzystwo. To bardzo miło i tak dalej. To czym się zajmujesz? Jestem Ugolf. Najlepszy zabójca orków, jakiego widziała ta wioska. Więc co tam robisz? Gotuję zupę i piję. Już nie poluję na orków. Może lepiej nie. Zrezygnowałeś z jakiegoś konkretnego powodu? Złożyłem przysięgę. Na mój topór. Brzmi głupio. To prawda. Chodziło o zakład. Jaki zakład? Że wypiję butlę tunelowego bulgotu. Bez padania na glebę. Sądziłem, że to nie problem. Ba, żeby to było takie proste. Przez te pomyje urwał mi się film. Nie pytaj o szczegóły. Tego będzie jeszcze. Tunelowy bulgot? Co to takiego? Najpotworniejszy istniejący alkohol. Woda z piekła rodem. Pewnie nie jesteś po prostu dość twardy. Próbujesz mnie obrazić? Ktoś, kto nie potrafi nawet pić, nie ma po co polować na orków. Dość tego. Piłeś kiedyś tunelowy bulgot? Jeśli zdołasz to przełknąć i utrzymać się na nogach, to pójdę z tobą. Stoi. No już mi czegoś, daj mi tunelowy bulgot. Znajdę tu jakieś łupy. Kradniemy. Znajdę tu jakieś łupy? Jesteś taki, jaki ja byłem kiedyś. Zawsze starasz się coś dorwać, niezależnie od tego, ile kłopotów może to spowodować. To jak? Jest tu coś? Jasne. Czego szukasz? Orków. Wciąż się zastanawiam. Wciąż się zastanawiam. Jak tam sobie chcesz? No to mamy problem. Znajdę... Jesteś... Zawsze starasz się coś... To ja. Jasne. On tak będzie cały czas, to nie. Orkowie są tu wszędzie. Patrz pod mostami. Czasami lęgną się pod mostem prowadzącym do naszej wioski. No zdanie. Zostaliśmy od kogoś i tak dalej. Teraz rozmawiamy. Przyjdź mój, to będzie jeszcze więcej kłopotu. Czekaj stary, jak ja już z tobą byłem, to mógłbym... Czy byłem z tobą? Przestań używać magii! Mógłbym cię wziąć, no i uspać, mój drogi przyjacielu. Powiedziałem, nie właśnie, używaj magii! Na pewno ja wam tych wszystkich orków wziąłem, no i wytępiłem. Wy jesteście jeszcze dla mnie tacy niemili, nie wiem, ciekawi, niesympatyczni w ogóle. Słyszałem o twoich czynach mających na celu oswobodzenie kopalni. Dobra robota. Będę coś z tego mieć? Proszę, złoto przechowujemy w tym kufrze. Weź sobie. Klucz otrzymano. Ej, stary, ten kufel już obrobiłem. Twoi ludzie są już w kopalni. Tak, jednak zajmie im to trochę czasu. Orkowie narobili tam niezłego bałaganu. Ci dranie nie oszczędzili nawet zapasów rudy i wrzucili ją do lawy. Wygląda na to, że nigdy nie chcieli sami przetapiać rudy. Według tego listu Xardas chciał zdobyć piec na rudę. Jeśli kiedykolwiek dostanę go w swoje łapy, potraktuję go przetapiarką rudy. Co to za list, o którym mówiłeś? Wygląda to na bezpośredni rozkaz od Xardasa. Przynajmniej tak wygląda z podpisu na dole. Od dawna masz ten zwój? To moi ludzie znaleźli ten list, przeczesali dokładnie niższe poziomy kopalni i natrafili na kilka cennych rzeczy, wliczając w to ten rozkaz. Dostaliśmy rozkazy, by topić rudę otrzymaną. W jaki sposób to, co znaleźli twoi ludzie, wydało ci się interesujące? Wydaje mi się, że Xardas przyznał honory orkowym szamanom. Znaleźliśmy dwa zwoje pokryte czarnymi znakami. Wątpię, czy ktoś tutaj będzie ci w stanie powiedzieć, co one znaczą.
Przynajmniej ja nie mogę. Magia to nie moja działka. Rozumiem. Mogę przyjrzeć się zwojom. Im szybciej to stąd zniknie, tym lepiej. Weź oba zwoje. Jesteśmy armią ciemności i przywołanie szkieletu, no to spoko. Zwoje, które mi dałeś, mogą posłużyć do przywołania nieumarłych. Nie chcę wiedzieć, gdzie zdobyłeś taką wiedzę, ale zaklinam cię, nie waż mi się przywoływać ich tutaj. Nie martw się, na pewno tego nie zrobię. Sama myśl o szamanach atakujących mój klan nieumarłymi. Ohyda. Nie masz przypadkiem czegoś innego do roboty? Wszystko idzie zgodnie z planem. Wystarczająco już wspomogłeś nasz klan. Jesteśmy twoimi wielkimi dłużnikami. Zdrzemnę się. No spoko, zaś mi jakiś ciekawy tutaj przedmiocik. Stracie, wezmę... Nie ma tu nic więcej. Nic tu nie ma. I obrabuję. Mam tych wszystkich ludzi, mam tutaj jakąś jeszcze szkatułkę, którą bym chciał wziąć sobie obczaić. No tutaj nic już mi nie robią. Traktują mnie jako przyjaciela, tak więc mogę sobie wszystko sobie radzić wynosić z tego tu miejsca. Chyba. O, bezimienny bohaterze, weź tutaj wskocz na ten stół i... Ej ty! Co się tak skradasz? Na pewno masz coś lepszego. Nie masz nic do roboty? Miecze podnosimy, kilo jakieś leży. Róg do picia. Moneta, aż jedna sztuka. Moneta, pieczenie. Dobra, wszystko tutaj obczaiłem, wszystko wziąłem i zajmowałem. 66 poziom, tu jest tam jakieś notatki ciekawe, chciałem sobie przeczytać, moi drodzy przyjaciele, co by to było, gdybyśmy ich tutaj sobie nie wzięli, nie obczaili, da? Rozkaz przytopić rudę i nic poza tym ciekawego. Hordy orków w Nordmarze. Klan Młota jest w posiadaniu potężnego narzędzia służącego do wytopiania broni z magicznej rudy. Ogromne palenisko otoczone gigantyczną ilością rudy. Zaatakujcie kowali, zajmijcie wielką kuźnię. Zakana. Podpisano Xardas. Kurczę, podpisano Xardas i to jeszcze Zakana. Tego Kana kurczę nie lubię. Wiem, że tu mam jeszcze jakieś dodatkowe zadanie właśnie z tym poszukiwaczem rudy. Nie zawracaj mi głowy. Zajęty jesteś. Czyli ciekawego teraz będę szukał, tego nie będę mógł nigdzie znaleźć. Zostaw mnie w spokoju! Przyjdź o, daj sobie stoi kość. No to czekajcie sobie, wezmę i... Nie zawracaj mi głowy. To nie on? No co, będę tak kurczę ganiał od Judasza do Kajfasza. Tak, tutaj się wchodzi do tego całego tego. Daj pogadać w spokoju. Z zajmiastego miejsca. Skończyłam się też wytrzymałość. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Dawaj, bezimienny bohaterze. Nie zawracaj mi głowy. Co to jest F5? Dobra, to określam gdzieś w jakiejś chatce. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do... No to sobie śpi. Dobra, się tym zajmę w kolejnym odcinku. W tym momencie będę kończył swój zajmiastki odcinek. Mam poziom 66, 114 punkcików do nauki. I tak dalej i tym podobne. W następnym odcinku weźmiemy i ogarniemy troszeczkę bardziej tą całą akcję. Czyli mamy w tym momencie zadania klanu Wilka. Przyjaciele wewnątrz klasztoru, zabij białego rozprówacza. Zlikwiduj obóz orków. Klan Młota, orkowie spod mostu. Pancerz Steinara. I mamy ten cały alkohol. Klasztor, no i klan ognia mi został. Ja to będę robił w kolejnych odcinkach. Sobie w tym następnym udamy się do tych całych złóż i tak dalej. Będzie będę kończyć swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Piszcie jakieś komentarze. Hejka, no i papa, moi drodzy przyjaciele.